Dla wszystkich naszych przyjaciół i miłośników Misericordii przygotowaliśmy specjalny film ukazujący naszą pracę zza kulis. Zapraszamy do środka. To nasza kaplica, w której modlimy się za Was i w której przygotowujemy nasze biblijne medytacje, czyli audycję Dobra Nowina na dziś. Na początku rozważania przygotowywał ksiądz Józef Pierzchalski, ojciec duchowny i kapelan sióstr. Niestety ze względu na swoje zdrowie nie mógł dalej z nami współpracować. Zatem od maja 2019 roku zaszczyt spotykania się z Państwem przypadł w udziale właśnie mnie. Zanim rozpoczniemy nagranie, trzeba rozstawić cały sprzęt. W tym programie używamy dwóch kamer, dwóch lamp oświetleniowych, monitora służącego za prompter i sprzętu do nagrywania dźwięku. Przy realizacji tego programu pracują dwie osoby, a zatem nasza ekipa, choć profesjonalna, to jednak nieliczna. Czasem na planie zdarzają się pomyłki i nagranie trzeba powtórzyć. Wprawdzie nie wystruganego z gliny, drewna lub metalu, ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Po zrobieniu zdjęć siadamy do montażu. Tutaj montujemy ze sobą dźwięk i obraz z dwóch kamer. I iluzorycznych wyobrażeń. Ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Wprawdzie nie wystruganego z gliny, drewna lub metalu, ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Na koniec dodajemy grafikę, czyli między innymi te kolorowe belki, aby nasi widzowie wiedzieli, jaki dziś dzień liturgiczny i kolor szat. Po wyrenderowaniu materiał czeka na Was na naszym kanale YouTube. Ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Dziękuję za uwagę i za Wasze wsparcie. To dzięki Wam mogą powstawać te materiały ewangelizacyjne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ta moja ufność daje mi poczucie bezpieczeństwa pomimo tylu zagłuszających prawd, siewców subiektywizmu i iluzjonistów mroku. Co to jest w ogóle za mistyka? To jest chyba za trudne.